Witam fanów Blendera. Dzisiejszy poradnik będzie omawiał podstawy teksturowania UV. A zatem zapraszam na film. Wyznacznikiem dowolnej formy obiektu 3D w przestrzeni współrzędnych X, Y, Z jest siatka zbudowana z wielokątów o różnych podstawach. Siatkę 3D po dokonaniu rozcięć, szwów możemy odwzorować na płaszczyźnie, przypisując do obiektu 3D dowolną teksturę 2D. Taka operacja nazywa się mapowaniem UV, czyli nakładaniem dwuwymiarowego obrazu na obiekt trójwymiarowy. Mapowania obiektu 3D dokonujemy w oknie edycji UV, wywołując komendę U, unwrap. Teraz od razu widzimy i podgląd na rozwinięcie siatki 3D na płaszczyźnie i sam obiekt 3D. Generalnie mówiąc, mapowanie UV może odbywać się w sposób automatyczny z zachowaniem projekcji sześciennej, cylindrycznej i sferycznej lub w sposób bardziej kontrolowany z wykorzystaniem szwów oraz inteligentnego projektu UV. Na początek popatrzmy na przykładowe projekcje brył prymitywnych. Sześcian, cylinder, sfera. Dzisiaj jednak chciałem skupić się na projekcji kontrolowanej. Siatkę 3D rozetnę na wybranych krawędziach, budując w ten sposób układ szwów. Mark Sim. Popatrzmy. Na obiekcie wystarczy zaznaczyć wybrane krawędzie. Potem utworzyć szwy, wykorzystując komendę U. Mark Sim. W kolejnym kroku odwzorować siatkę 3D na płaszczyźnie 2D. Komenda U, unwrap. Teraz do obiektu kubek dodam nowy materiał o nazwie kubek. Kolor bazowy zastąpię teksturą 2D, którą przygotowałem wcześniej. Popatrzmy. I kolejny etap. Porządkowanie układu wysp odwzorowanej siatki 3D na płaszczyźnie 2D. Popatrzmy. Pracuję w trybie edycji.
Teraz mam już przypisaną teksturę 2D do obiektu 3D kubek. Kolor bazowy kubka został zastąpiony teksturą 2D. Dziękuję za uwagę.